Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie. Ja jestem Oliwia i dzisiaj zapraszam na najnowszy projekt pod nazwą Face Off with Oliwciak. Dzisiejszy materiał jest inspirowany zagranicznym, bardzo popularnym formatem, który poczułam, że jest bardzo zgodny ze mną, ponieważ dzisiaj będziemy, w zasadzie nie ja, ja będę prowadzącą program, będziemy szukać partnerki dla Wojtka na podstawie outfitu naszych kandydatek. Witam serdecznie, mam 26 lat, przyjechałem z Rzeszowa. W wolnych chwilach gram w tenisa, uczę dzieci, dorosłych, studiuję i niedługo będę szukał przyszłości, planu na przyszłość i zobaczymy, co życie przyniesie. Dziękuję bardzo, że przyjąłeś moje zaproszenie. Dzięki, cała przyjemność po mojej stronie. Jesteś podekscytowany, że dzisiaj będziemy szukać dziewczyny? Podekscytowany, zestresowany na pewno. Pierwszy raz przed kamerą, także zobaczymy, jak mi pójdzie. Zacznijmy od pytania, czego poszukujesz u swojej kobiety? Myślę, że jest parę cech. Na pewno chciałbym ambitną dziewczynę. Taką, która by miała różne zainteresowania, z dystansem do siebie i na pewno taką, która by codziennie ode mnie czegoś wymagała. Byłaby dla mnie swego rodzaju wyzwaniem. Mam nadzieję, że taką dzisiaj znajdziesz. Czas ujawnić buty naszych uczestniczek. Możemy już przejść do pierwszego pytania. Ja myślę, że polecimy klasykiem. Red flagi, jedna wasza i jedna u faceta. Jeśli chodzi o moje red flagi, to wydaje mi się, że overthinking. A jeśli chodzi o red flag u faceta, to powiedziałabym, że nadmierna zazdrość. Overthinking? To taka popularna, red flag bym powiedział. Natomiast nadmierna zazdrość, no to jestem ciekawy z czego wynika i na jakich płaszczyznach ona występuje. Dobrze, pani numer dwa. Red flag u faceta to jest to, jak zdecydowanie nie ma szacunku do rodziców. Od razu. A u mnie może to, że za szybko się przywiązuje. Okej, okay, u rodziców to fajnie, rozumiem to i to jest bardzo fajna cecha. Jak faceci nie mają tego, rzeczywiście można to uważać jako red flag. Natomiast za szybkie przywiązywanie się, no to z tym trzeba uważać, rzeczywiście tutaj się można szybko przejechać na kimś, jak się za szybko przywiąże. Okej. Okay. Mój red flag, że bardzo często stawiam siebie na pierwszym miejscu, a red flag u mężczyzny, brak konsekwencji w działaniu. No, konsekwencja w działaniu to fajna, fajny red flag, rzeczywiście od faceta się powinno wymagać, natomiast stawianie siebie na pierwszym miejscu, uważam, że potężny red flag, powinno się stawiać dwójkę na pierwszym miejscu według mnie. Czyli uważasz, że powinno się stawiać partnera na pierwszym miejscu, a nie siebie? Nie, uważam, że się powinno we dwójkę być na pierwszym miejscu. Aha. Że żadno nie powinno być na pierwszym miejscu okay. W związku. No dobrze. A co powiesz o butach? O butach? Które ci się podobają, a no, które nie? Klasycznie widzę trampeczki u większości przypadków. Myślę, że młode dziewczyny wybrałaś, także... A ty myślisz? Mam nadzieję, także zobaczymy. Dobra. Dobrze, pani numer 4 poprosimy. Jeśli chodzi o red flag u faceta, to taka duża potrzeba kontrolowania. A jeśli chodzi o mój red flag, wydaje mi się, że mała pewność siebie, małe poczucie swojej wartości. Okej. Myślę, że kontrolowanie w dużym stopniu zależy od tego, jak się zachowuje kobieta w związku, a brak pewności siebie, to jak się zachowuje facet. No nie ja, brak pewności siebie, jak się zachowuje facet. Także jeżeli obie strony się dobrze w związku zachowują, to żadna z tych red flag nie powinna występować według mnie. No dobra, to kolejna pani teraz. Dla mnie u faceta totalnym red flagiem jest to, kiedy wyczuwa kobieta od niego brak wsparcia. A moim red flagiem myślę, że jest zbyt szybkie zaufanie ludziom. Nie chodzi mi tutaj o konkretnie drugą połówkę, ale ogólnie do reszty ludzi. Ciekawe, skąd ten brak zaufania wynika. Jesteś w stanie zaoferować wsparcie? Myślę, że jestem, że jak się zaangażuję, to na pewno. Zresztą każdy facet, jak się zaangażuje, to wsparcie powinien potrafić okazać. Powinien. To ostatnia kandydatka numer 6. To u mnie taki red flag u faceta to kłamstwo. Kłamstwo ma zawsze długie nogi i jak ktoś już mnie okłamie raz, to niestety mam problem potem z zaufaniem. A jeśli chodzi o mnie, to ja osobiście uważam, że za dużo pracuję, więc po prostu trochę ciężko z czasem dla partnera. Okej, okay, no to rzeczywiście powinno się znaleźć jakiś złoty środek między pracą a związkiem, to może zabić relację. Natomiast kłamstwo... Kłamstwo chyba ma krótkie nogi. Kłamstwo ma krótkie nogi, a nie długie, co nie? Powiedziałam długie? No, chyba były długie te nogi. To krótkie. Ale dobrze, ale zgadzam się w 100%. Z kłamstwem się nie da żyć w związku, także bez kłamania byśmy chcieli. A co powiesz o za dużej ilości pracy? Ja potrzebuję czasu, ja potrzebuję atencji delikatnej. Oj, to także... dziewczyny atencjusza tutaj mamy. Chyba, że byłaby to praca, w której ja bym mógł w jakiś sposób pomagać. Aha, czyli musisz się angażować. Bo ja się lubię angażować, ja lubię pomagać, także jakby to była praca, w której bym się mógł wykazać w jakiś sposób, to na pewno bym chętnie pomógł.
No dobra, no to żeby już tak szybko żadnej z dziewczyn nie eliminować, to jeszcze może jedno pytanie? Jedno pytanie. To bym się zapytał w takim razie... Może chcemy jakoś bardziej poznać je, nasze no kandydatki. Może zapytamy się może klasycznie, co robią na co dzień? Zapytajmy, to mnie ciekawi w sumie, tak. Ja studiuję socjologię w biznesie, pracuję w dziale finansowym w korporacji i w weekendzie jestem karmelką. Ja studiuję też dziennie, ale się nie pochwalę, bo to nie jest nic trudnego. No i pracuję też na co dzień w Green Campaign. Numer 3. Na co dzień zajmuję się komunikacją w mediach społecznościowych i za 3 tygodnie bronię magistra. Jestem w trakcie otwierania firmy. Łączy nas coś, też niedługo branie magistra. Ja na co dzień też studiuję na kierunku media design, marketing wizerunkowy, no i oprócz tego działam w mediach społecznościowych. Ja na co dzień też studiuję media working. Dodatkowo pracuję przy różnych sesjach zdjęciowych oraz jestem menadżerem restauracji. Ekstra. Ja już jestem kilka lat po studiach magisterskich, także teraz zajmuję się tylko i wyłącznie pracą i na co dzień pracuję jako social media manager oraz tworzę content również dla siebie. Same biała dziewczyny, same to pewnie wszystkie są bardzo kreatywne. Pewnie tak. I co, teraz jest ten smutny moment, tak? Tak, no właśnie teraz przechodzimy do smutnego momentu, kiedy czas wyeliminować jedną z uczestniczek. Czy wiesz już, która to będzie? Czy któraś z odpowiedzi ci jakoś najmniej przypasowała, albo czujesz, że któraś z dziewczyn do ciebie nie pasuje? Powiem tak, że wszystkie odpowiedzi były fajne, bo rzeczywiście dziewczyny bardzo podobne do siebie po odpowiedziach, można stwierdzić. Może po butach? Po butach też można coś tam ocenić, natomiast mam swojego jednego niefaworyta niestety. Kogo? Mogę już wyeliminować panią. Tak. Panią numer 2 bym zaprosił. Tak. Cześć Wojtek, hej. Zobacz, co straciłeś, taką piękną dziewczynę wyeliminowałeś. Tam stoją zdecydowanie ładnie. Ale co to mi nie spasowało? A muszę mówić? Tak. Byłem bardzo ciekawy, dlaczego nie powiedziałeś kierunku studiów. No to było takie, podejrzane. Ale czy... Ja, bo nie chciałabym go polecać. Ktoś słyszy, powie fajna nazwa, potem idzie i o. No to się chwaliła. No dobra, no to dziękujemy ci bardzo. Dzięki. Jak się czujesz? No stresowałam się, trochę ręce mam upocone, ale jestem już bardziej ciężka. Ja też, no. Nie, no spoko, ja bym mogła częściej tutaj przychodzić. Teraz ujawnimy kolejną część stylizacji. Jak oceniasz doły naszych uczestniczek? Ale widzę, że mamy letni styl. Po prawej stronie. A masz w ogóle jakiś swój ulubiony styl? Raczej nie. Raczej ja jestem tym, który jest ubierany w związku, także... raczej się do stylu nie przyczepiam, jeżeli chodzi o dziewczyny. Ja jedyne, co mogę zauważyć, to jakieś tam kontury ciała. Widać, że dziewczyny na przykład niektóre ćwiczą. Zaraz się pewnie o to dopytamy. I co? Myślę, że możemy pierwsze pytanie zadać? Tak, zadajmy pierwsze pytanie. Dziewczyny, jakbyście wy miały oczywiście taką moc, to gdzie byście mnie zabrały na pierwszą randkę? Ja myślę, że fajną opcją na pierwszą randkę jest pójście na przykład do zoo. I ostatnio moim pomysłem też było pójście do Ikei, w której można po prostu pochodzić, pokazać. Położyć na łóżkę. Na końcu sobie coś zjeść i myślę, że to jest też ciekawe z tym czasem. No nie byłem nigdy ani w zoo, ani w Ikei, także... Co? No na pierwszej randce w sensie, Jezus. Aha! To taka dziwna pierwsza randka trochę, także wiesz. Ja lubię gadać dużo, także uważam, że na przykład pójście do kina czy w jakieś takie zatłoczone miejsce niekoniecznie daje możliwość takiej komfortowej rozmowy. Nie no, to kino na pierwszą randkę odpada, na pewno. Okej, dziękujemy. Pani numer 2 teraz. Ja myślę, że poszłabym z tobą do restauracji, gdzie jest koncept dzielenia się posiłkami. Sharing koncept w Warszawie, takie popularne. Tak, oj, no to ja nie byłem nigdy. Tell me more, proszę. Jak by to miało wyglądać? Otwieramy menu. Ja się pytam ciebie, co lubisz, bo ja lubię zazwyczaj wszystko, więc raczej jestem nieproblematyczna w tej kwestii. No i tak zamawiamy z 5-6 talerzyków, do tego może jakieś wino w zależności od tego, co lubisz. Zazwyczaj faktycznie w Warszawie te miejsca są dosyć zatłoczone, ale mają swój urok. Można pogadać, posiedzieć i po prostu się nie poznać. Super, okej, dziękuję. Pani numer 3. Ja uważam, że zdecydowanie najlepszym pomysłem na pierwszą randkę jest wspólny spacer, na przykład z psem, nad Wisłą, później może przejść się, mamy ciepło, więc może na lody, bądź zjeść coś sobie dobrego, usiąść gdzieś oprócz spaceru, bo zawsze jest o czym porozmawiać, można właśnie też zabrać pieska, więc też będzie urozmaicał ten spacer. Co myślisz? Ciekawe, ja lubię spacery, lubię przyrodę, także... Moje klimaty na pewno, tak jest. Dobra, pani numer 4.
To ja chyba poszłabym w coś takiego. Teraz jest lato, jest ciepło, jest organizowanych bardzo dużo takich plenerowych koncertów, tego typu rzeczy. Też zawsze fajnie, można sobie gdzieś usiąść, coś wypić, posłuchać jakiejś muzyki. Zazwyczaj są to różne klimaty, dlatego myślę, że każdy znalazłby coś dla siebie. No i dodatkowo można byłoby się poznać, porozmawiać. Tak, myślę, że to byłoby fajne spędzenie czasu. Okej, koncerty troszkę nie mój vibe, nie będę kłamał. Okay. Natomiast jeżeli byłaby okazja gdzieś tam sobie usiąść w spokoju z muzyczką w tle, to jak najbardziej. A ja bym cię zabrała do Palomy nad Wisłą, to jest moje ulubione miejsce w Warszawie. Latem jest tam cudownie, leżaki, pyszne jedzenie, super muzyczka, taki wakacyjny vibe. A ja lubię zabierać ludzi po prostu do miejsc, które sama lubię i... Nie wiem, czy byłeś, ale jest tam super. Wojtek nie jest z Warszawy, więc nie wie, co to jest Paloma, ale jest to bardzo fajne miejsce. Taka plenerowa restauracja nad Wisłą. No to bardzo fajne. To mój klimacik 100% jak najbardziej. To bym się z takiej randki ucieszył na pewno. No dobrze, to... Niespodziankę? Czas na niespodziankę chyba, czas tak? Czas na niespodziankę. Dziewczyny, mam pytanie. Oczywiście chciałem zapytać na początku. Czy mógłbym i czy byście chciały pokazać dłonie do przodu? I czy mógłbym sobie podejść i podotykać każdej dłonie? Macie coś przeciwko? Cisza. Jest okej, okay, jak dacie dłonie do podotknięcia? Nie. Okay. A każdy jest spocony ogólnie, jest tak gorąco. Także i ja się wcale nie dziwię, że nie jest to bardzo komfortowe, żeby dotykać czyjeś dłonie, bo nie chcielibyście dotknąć teraz moich. Więc może poglądajmy, po prostu jest z zewnątrz. Ale się trzęsą, kurczę. Spokojnie, dziewczyny, nie gryzę. Jakie ładne paznokcie dziewczyny mają. No ładne, ładne, takie bardzo ładne. Tak. Letnie. Mam mówić o odrostach, czy nie wypada? Słuchaj, no możesz, nie, pełna dowolność. Nie, 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 nie. Możesz wyjść na Hama, nie? Nie, nie wyjdę na Hama. Czy jesteś gotowy, żeby wyeliminować jedną z dziewczyn? I czy masz już jakąś wybraną, którą chcesz wyeliminować? A co, jak nie jestem? Co zrobimy? No to musisz być. To po zapytasz. To już się zastanów i wybieramy. Jedna pani, tak? Jedna pani. No dobrze, trudna decyzja. Panią numer 3, zapraszam. Ta-da! No widzisz, co straciłeś? Kolejna piękna kandydatka. Wahałem się pomiędzy dwiema, nawet trzema dziewczynami. Także... Także po prostu tutaj... Ale to co nie zagrało? Co nie zagrało? Jaka losowość? Losowość? Jejku, co nie zagrało? Ciężko odpowiedzieć na takie pytanie. Jak już teraz ją widzę, mam teraz odpowiedzieć na takie pytania. Straciłeś kolejną piękną dziewczynę. Ale za Kotarą czekają też śliczne, także. Super, ale się chwalicie nawzajem. Jejku, dziękujemy, dziękujemy bardzo i lecimy dalej. Kandydat bardzo, bardzo przystojny. Okej. Okay. O nim, bo jeszcze tak dobrze go nie zdążyłam poznać, ale... Chciałabyś go poznać? Niektóre z jego odpowiedzi nie pasowały do mojego stylu życia, więc nie wiem, może jakbym go bliżej poznała, to by było co innego, ale nie wiem. Jakieś mini podsumowanko, jak się czujesz eliminując dziewczyny? Źle, źle się czuję, to jest niewygodne, wiesz? Chciałbyś taka... wszystkie po prostu. Na Tinderze jest dużo łatwiej jednak, mimo wszystko. Runda numer 3. Widzimy już prawie całe ciała naszych, naszych uczestniczek. Widzimy dużo, no to prawda. No i co teraz? Jak oceniasz? Już teraz coś byś mógł powiedzieć więcej na temat stylizacji? Wszystkie mi się podobają. Teraz mi się wszystkie podobają, także... Możemy chyba zadawać pytania, tak mi się wydaje. Dobra, masz już pytania? Mam. Myślę, że już jesteśmy troszeczkę głębiej w programie, więc możemy zadać troszeczkę trudniejsze pytania. No to dawaj. Dziewczyny, gdzie się zaczyna zdrada? Mnie zdrada się zaczyna w momencie, kiedy dajesz więcej atencji innej osobie niż twój partner. I nie chodzi tutaj tylko o atencję jakąś właśnie taką, nie wiem, fizyczną, tylko o rozmawianie, nie wiem, żalenie się. Okej. Okay. Co powiesz na to? Super. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Ja powiedziałabym, że zdrada zaczyna się w momencie takiego czynnego aktu rozmyślania o niej. Okej. Okay. Rozmyślałem o tym, szczerze. Możemy chyba zdradę podzielić na taką właśnie emocjonalną w głowie i już taką fizyczną, konkretną. Mhm. Ja bym się bardziej skłaniał ku tej drugiej fizycznej, że jeżeli już ta fizyczna się stała, to znaczy, że w głowie wszystko zawiodło. Czyli rozmyślenia mogą być. Rozmyślenia mogą być, wiadomo, że nie do jakiegoś przesadnego stopnia. Okej, okay. Numer 3. Też uważam, że na przykład nie wiem, leżenie w łóżku wieczorem, myślenie cały czas o tej osobie, to już jest dla mnie totalny, że tak powiem, red flag. A, okej. Okay. W sensie w mojej głowie się powinny urodzić, tak, że tak, to tak. Jest zdrada, tak? Tak. Okej, okay. Numer 4. Pani. Myślę, że niektórzy nie zgodzą się ze mną, ale dla mnie zdrada to jest czysta fizyczność. Życie jest tylko jedno i poznajemy tyle ludzi i różne emocje ludźmi targają, także no dla mnie zdrada to fizyczność.
Okej. Okay. No to tak jak troszeczkę wcześniej opisałem, co nie? Czyli ty się z tym zgadzasz najbardziej. Chyba, że specjalnie powtórzyłam. Nie. Nie. W tej rundzie będziemy eliminować dwie dziewczyny niestety. Także musisz dobrze je poznać i zadać jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno pytanie. Dobrze, dziewczyny, co sądzicie o kontaktach z byłymi chłopakami i powrotach? I czy takie powroty się zdarzyły wam? No to ja z tutaj nawet doświadczenia z życia dookoła mnie znajomych wiem, że takie powroty się zdarzają, że jeśli ten kontakt z tym byłym partnerem jest on dość intensywny i wzmożony, no to nie jest to bez powodu. Można się wiadomo lubić i mieć do siebie szacunek i gdzieś tam jak się spotkacie przypadkowo na mieście, na imprezie czy gdziekolwiek pogadać, hej, co tam u ciebie, wszystko w porządku i tak dalej, czy pomóc sobie. Ale jakiś taki większy kontakt, typu pisanie, gadanie przez telefon, jakieś spotkanie, to dla mnie już nie. Okay, to może twoją opinię na temat kontaktu powiemy na sam koniec, żeby nie sugerować dziewczynom, tak, wiesz, żeby też odpowiedzieć. Też o tym pomyślałem. Dobra, tak. To teraz pani numer dwa. Powiedziałabym, że nie jestem zwolenniczką powrotów. Może faktycznie, jeśli to byłoby, że rozstajemy się w przyjaźni i połówka, z którą teraz jesteśmy, w 100% zdaje sobie z tego sprawę i wie, jak wygląda sytuacja. Wtedy myślę, że ja personalnie jakiegoś ogromnego problemu bym z tym nie miała. Okej. Okay. Dobra, pani numer 3. Raczej nie widzę powrotów do osoby, z którą byłam wcześniej. Natomiast powinniśmy mieć, w sensie ja uważam, że powinnam mieć do tego prawo i uważam to za po prostu normalną znajomość, nic więcej. Okej. Okay. No ja mam powrót jakby do byłego ze sobą, także jestem osobą, która raczej nie zamyka się na ludzi. Jeżeli nie doszło do takiej zdrady fizycznej i jakoś mocno nie cierpiałam, to myślę, że i jakby ludzie się zmieniają, myślę, że jest szansa, jeśli coś tam jeszcze jest między dwoma osobami. Czy ludzie się zmieniają? Co myślisz? Co powiesz? Myślę, że ludzie się nie zmieniają. W większości przypadków. Ja myślę, że się zmieniają. Zmieniłaś się? Tak. Na przestrzeni ostatnich lat? Niesamowite. Dobrze, jeszcze tak podsumowując dziewczyny. Krótka odpowiedź, tak, nie. Czy wróciłeś się do byłego? Pani ostatnio kiedyś odpowiedziała, to fajnie, dziękuję, ale pierwsze trzy chyba nie. Tak, kiedyś tak. Okay. Nigdy? Również nigdy. A może powiedzieć, co ty myślisz, czy można wracać do byłego, czy nie? Można. Można. Czemu okay nie? A kontakt z byłymi? Spoko, czy nie? Zależy. Zależy, bo nie powiem, że nie mam, bo mam. Okej. Okay. Natomiast jest to... To już powiedziałem, że... Dziewczyny, żeby same nie odeszły. Za dwa tygodnie ma ślub, także jak się pośpieszymy, to jeszcze pójdziemy razem na spokojnie. Także ja uważam, że można wracać, okay, wszystko zależy od sytuacji. No to co, przyszedł ten czas na ten smutny moment. Dwie panie do eliminacji. Szybko? Tak. Bezboleśnie? No bezboleśnie to nie może być, ale szybko. 2 i 3. Pani numer 2, zapraszamy do nas. Kogo straciłeś tym razem? Ta-dam! Cześć, hej, cześć Ola. Powiem tak, wielka szkoda, niemniej jednak myślę, że faktycznie biorąc pod uwagę jakieś twoje upodobania, kandydatki z tyłu mogą być lepszym rozwiązaniem. Okej, okej. Okay. No dobrze, dziękuję. To dziękujemy ci bardzo, Ola. I teraz zaprosimy do nas kolejną panią eliminowaną, teraz ze środeczka. Ola, tobie już dziękujemy. Pa, pa. Dzięki. No i zobacz. Cześć, hej. Cześć. Witamy Julkę. No i jak się czujesz ze swoimi wyborami? Wiesz co, zostawiam sobie na koniec tą informację, ale pierwsze na co patrzę u dziewczyn to zawsze oczy i usta. Mhm. A to jest to ostatnią rzeczą, którą widzę, także... No tak, a nie? No oczy i usta widzę na końcu. Aha, dobra, widzę od przepraszam, dołu, ja inaczej to zinterpretowałam, wybaczcie. Także popatrz i możesz sama ocenić, czy żałuję, czy nie. Dziękujemy ci bardzo. Dzięki, do zobaczenia. Generalnie mega fajna energia, coś kompletnie nowego, innego. Myślę, że w ogóle u nas nie było jeszcze. Nie było. Właśnie, dlatego myślę, że może to mieć fajny odbiór. No i zostały nam teraz dwie panie, które zobaczysz fryzurki, ale tutaj musimy zrobić szybkie cięcie i zaraz do was wracamy. No i co? Grubo. Grubo, szczególnie, że dziewczyny są w kucykach. Tak. No ale już widzisz, słuchaj, tutaj boczki, wiesz, już jeszcze więcej. No. Dobra, jesteśmy na samym
Możecie się jeszcze dookoła obrócić. Wszystko, proszę bardzo, już wszystko widoczne, co możliwe na ten moment. Jakaś wisienka na torcie? Jakieś pytanko? No chyba polecimy w to. Co dawaj? Pierwsza randka dziewczyny. Całowanie? Czy coś więcej? Czy wam się zdarzyło? I gdzie jest wasza granica? Czyli mi się zdarzyło, to ja już co, to tak już powiem ci, grubo. Nie idzie na to odpowiadać. Okay. Powiedz na temat, czy się zdarzyło co, ale raczej teraz z perspektywy czasu myślę, że pierwsza randka jest właśnie dobra, żeby pogadać, poznać się. Ewentualnie może gdzieś tam, jak jest vibe i chemia, to się pocałować, ale raczej nic więcej. Okej. Okay. No to ja się podobnie całowanie jak najbardziej. Ja myślę, że jeżeli chodzi o takie zbliżenie, czyli czysto fizyczne, to raczej bym poczekała do kilku randek. Kilka randek? Kilka? A uczestniczka numer jeden ile by poczekała? Zależy. Od vibe'u. Zależy. Słuchaj, już może się uda na drugie, jak będzie dobrze. Okej. Okay. Jakieś słowa podsumowania chyba. No chyba trzeba podsumować. No na pewno wiem, że dobrze wybrałem. Zdecydowanie mnie z tymi dwiema dziewczynami łączy najwięcej. Ale jest ci teraz łatwo wybrać, która dziewczyna idzie z tobą na randkę, czy to nie jest prosty wybór? Wiadomo, że nie jest prosty wybór, ale wybrać muszę, tak? No musisz. Okej, okay, to wybieram panią numer jeden. Która pójdzie z tobą na randeczkę. Numer jeden, a czy jedyna nie mogę odpada? Zmienić? Możesz. Ale chodzi mi o to, czy jedynka odpada, tak, czy idziesz z tobą na randkę? Jedynka wygrywa. Jedynka wygrywa, to najpierw jedynka jeszcze zostanie w maseczce, poprosimy. Okay. Pani numer dwa. Cześć, brawo, okay. Dziękujemy cześć, bardzo. Cześć. Musiałem wybrać, tak? Żałuję, wiadomo, dużo nas na pewno łączy. Przykro no, mi, cóż. Że musiałem a tę decyzję podjąć. Żałujesz, że odpadłaś, czy nie? Znaczy dla mnie super przygoda, nie spodziewałam się, że zajdę tak daleko, także bardzo mi miło, no i życzę udanej randki. Super, dziękuję bardzo. To dziękujemy ci bardzo. Nigdy nie brałam udziału w takim projekcie, ale bardzo, bardzo fajnie, tutaj z dziewczynami się poznałyśmy. Czy jest mi przykro? Nie, bo tak jak mówię, jestem że tak daleko zaszłam. No, ogólnie super zabawa, polecam. Uwaga, jesteś gotowy. Hejka. Heja. Cześć, Ola. Cześć, Wojtek, hej. Ja was zostawiam. Nie, żartuję, nie mogę was zostawić. Gdzie ta pierwsza randka miała być? IKEA albo ZOO. IKEA albo ZOO. Co wybierasz? Chyba IKEA. Czyli idziecie razem na randeczkę. A ty co myślisz? No słuchaj, on cię wybierał, ale ty też możesz tutaj skomentować co nieco. Mam swoje jakieś opinie, ale może to zostawię na poza. Tak. Ale ogólnie cieszysz się, czy raczej średnio? Tak. Mega fajna zabawa, ja się totalnie nie spodziewałam. Byłam pewna, że gdzieś tam na początku sobie pójdę. No dobra. Także lekki szok. No to ja w takim razie bardzo wam dziękuję i życzę udanej randki. Będę dzwonić po jak tam, co tam, jak się udało, czy będzie jeszcze kolejna. I wy oczywiście się też dowiecie jakichś szczególików w kolejnych odcinkach. No i dziękuję serdecznie. Dzięki. Czekam bardzo na wasze opinie na temat naszego pierwszego odcinka Face Off with Oliwciaks. Mam nadzieję, że do następnego. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Bye!